Siemantero, w kolejnym odcinku na moim kanale stestujemy klucz udarowy akumulatorowy marki Milwaukee model M18 FIW2F12. Jest to najmniejszy klucz udarowy Milwaukee w systemie akumulatorowym 18-woltowym. Posiada silnik bezszczotkowy, maksymalny moment obrotowy 339 Nm. Posiada uchwyt 1/2 cala z tak zwanym ringiem. Podświetlenie powierzchni roboczej 3 diodami LED. Funkcje urządzenia: posiada 4 tryby robocze, 3 standardowe oraz 4 dodatkowy specjalny. W pierwszym trybie osiąga 102 Nm przy 900 obrotach na minutę, w drugim trybie 203 Nm i 1650 obrotów na minutę i trzeci tryb 339 Nm i 2400 obrotów na minutę. Na czwartym trybie urządzenie odkręca z maksymalnym momentem obrotowym. Po zluzowaniu nakrętki lub śruby zmniejsza prędkość obrotową. Natomiast w przypadku dokręcania na czwartym dodatkowym trybie urządzenie po 3 udarach zatrzymuje się. Producent deklaruje w tym trybie 34 Nm momentu obrotowego na dokręcanie. Wizualnie rękojeść ogumowana z każdej strony. Przednia część obudowy przekładni także ogumowana. Dwa boczne odboje z lewej jak i z prawej strony. I tylna część obudowy także ogumowana. Dodatkowo posiada uchwyt mocujący do paska. Wymiary około 12,5 cm długości. 25,5 cm wysokości z akumulatorem 5 Ah. Szerokość 6 cm. Waga klucza bez akumulatora kilogram 100. Waga z akumulatorem 5 Ah kilogram 833 gramy. Akumulator 5 Ah, w pełni naładowany, pierwszy tryb, skręt 3,5 na 45. Drugi tryb, 203 Nm, skręt 4 na 90. Trzeci tryb, pełna moc, wkręt 4 na 90. Trzeci tryb, wkręt 10 na 80. Czwarty tryb dodatkowy, akumulator 5 Ah, wkręt 3,5 na 45.
Akumulator 5 Ah. Trzeci tryb, wkręt 6x340. Akumulator 8 Ah. W pełni naładowany. Trzeci tryb, wkręt 6x340. Akumulator 5 Ah. W pełni naładowany. Trzeci tryb. Kręt 10x220. Akumulator 8 Ah. Full naładowany. Trzeci tryb. Kręt 10x220. Teraz testujemy, czy klucz na akumulatorze 5 Ah w pełni naładowanym dokręci nakrętki na poszczególnych trybach do deklarowanych przez producenta wartości. Pierwszy tryb 102 Nm, pierwsza nakrętka. Klucz dynamometryczny ustawiony 102 Nm. Niestety, jak widać na pierwszym trybie, klucz nie dokręcił nakrętki do deklarowanych wartości 102 Nm. Drugi tryb 203 Nm. Druga nakrętka. Klucz dynamometryczny ustawiony 203 Nm. Minimalnie poniżej tej wartości dokręcił, deklarowanej przez producenta. Trzeci tryb 339 Nm. Klucz dynamometryczny, który posiadam, ma 335 Nm maksymalnego dokręcenia.
Chodzi na to, że klucz dokręcił nakrętkę z momentem deklarowanym 339 Nm. Teraz dokręcimy drugą i trzecią nakrętkę kluczem dynamometrycznym z siłą 335 Nm i stestujemy, jaka będzie różnica w efektywności odkręcania tych nakrętek pomiędzy trybem trzecim a czwartym dodatkowym. Klucz dynamometryczny ustawiony 335 Nm. Druga nakrętka. Trzeci tryb, druga nakrętka. Czwarty tryb, dodatkowy. Trzecia nakrętka. Moim zdaniem efektywność odkręcania pomiędzy trzecim a czwartym trybem była niezauważalna. Różnica tylko taka, że w czwartym trybie po zluzowaniu nakrętki urządzenie zmniejsza obroty. Czwarty tryb dodatkowy 34 Nm. Klucz dynamometryczny ustawiony na tą samą wartość. Może minimalnie z mniejszą wartością klucz udarowy dokręcił nakrętkę. Przedstawiony w materiale test dokręcenia nakrętek na poszczególnych trybach pracy ma charakter tylko i wyłącznie pokazowy i nie może być traktowany jako odnośnik podczas używania tego modelu klucza udarowego, ponieważ realne, maksymalne momenty dokręcenia śrub lub nakrętek na poszczególnych trybach pracy mogą się znacząco różnić i są zależne od tego, w jakim materiale będziemy wkręcać, od rodzaju śrub lub nakrętek, od skoku gwintu, średnicy gwintu, rodzaju nasadek, jakimi będziemy wkręcać, długości nasadek, pojemności akumulatora i jeszcze wielu innych czynników. Podsumowanie. Kompaktowa budowa i duża moc to te dwie cechy, którymi wyróżnia się FIW2F. Jeżeli chodzi o minusy, nie zauważyłem, aby prezentowany klucz udarowy posiadał jakieś wady w samym wykonaniu urządzenia lub funkcjonalności. Oczywiście posiada, jak każde urządzenie serii M18 tego producenta, luz pomiędzy akumulatorem a slotem akumulatora. FIW2F nie należy do urządzeń tzw. prądożernych. Jeżeli chodzi o moc, wystarczy akumulator 5 Ah do uzyskania pełnych parametrów deklarowanych przez producenta. Idealnie znajdzie zastosowanie w mechanice przy naprawach motocykli i aut osobowych, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach. Przy motocyklach na 99% odkręci wszystkie nakrętki i śruby. Przy autach osobowych może nie poradzić sobie z odkręceniem zapieczonych nakrętek półosi. Po zastosowaniu adaptera udarowego lub jak zwał przejściówki z uchwytu 1/2 cala na uchwyt sześciokątny 1/4 hex lub po zastosowaniu nasadki udarowej czpieniowej Torx, klucz może być używany do prac budowlanych lub ciesielskich. Można zamocować uchwyt bitów w adapterze lub wiertło łopatkowe, ewentualnie jeszcze inne
Akcesoria pasujące do uchwytu 1/4 hex. Oczywiście praca kluczem udarowym w przypadku wkręcania długich wkrętów ciesielskich lub wierceniu wiertłem opadkowym nie będzie tak efektywna i wydajna jak zakrętarką udarową, która jest urządzeniem dedykowanym do tego typu zastosowań. I tym akcentem, widzowie, kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli podobał się materiał, napiszcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Piona!